No, wracamy tutaj do tej wcześniej pożyczki, wziętej, klikniętej, polubionej. Decyzja jest pozytywna. Możesz teraz wybrać pożyczkę. Decyzja jest pozytywna. Możesz teraz wybrać pożyczkę. Dobrze. Radio do kapelusza w końcu. Barbie, baby, Langstrom, ekstra na przykład. Oto. Jak przeskakuje, prawda? Wszystko się zgadza. Nawet tu. Tak. I pomimo, że już płaciłaś przelewem na przykład 18 zł, to możesz jeszcze raz sobie przelać, bo to stoi, bo to nie reaguje, bo to nie działa. Pożyczki nikt nie wypłaca. To skoro pożyczki nikt nie wypłaca, to trzeba jeszcze raz wpłacić. Zalogujesz się do swojego banku i wpłacisz. Mamy już teraz rzetelną pożyczkę, proszę Państwa, grzyby po deszczu. Te pożyczki się nam tutaj zrodziły w internecie. 3 złote tylko, 3 złote tylko, SMS-em 4,92. No ale tak ludzie wypełniają, potem nikt nie wypłaca, nikt nie reaguje, zapomina się o wpłacie, wpłać kolejno, wpłać kolejno, wpłać kolejno. I tak różańcowo, wiesz, wpłacaj, wpłacaj. Aha. To jest ona i teraz tak, żeby oszustkę zidentyfikować, no przecież to wzięte jest z książki, wzięte z lalki, z czegokolwiek. Ale tu nie ma tej osoby, która reprezentuje te pożyczki, czy jakakolwiek firma, aby to miała być, która reprezentuje te pożyczki. Przy pożyczkach to jeszcze trafiłyśmy na telefony, czyli tak, premium mobile, proszę Państwa. Jak ja zaczęłam płacić po 17,79, no to wcale to nie było 17,18 zł, tylko 65 zł. No oczywiście, że T-Mobile jest lepszy, tylko trzeba więcej płacić i 10 razy więcej płacić. Ale tutaj to też nie jest prawda. Radio Concita to KPMEURO Concita, Barbie Baby Langstrom Extra. Mówi o wielu, wielu oszustystycznych opcjach. No ale teraz przynajmniej 25 maja już będzie ochrona danych osobowych i będzie wolno brać. Żeby jakaś firma ci pożyczkę twoją zabiera, niby za ciebie spłaci, a ty dwa razy więcej jej jeszcze, daj jej jeszcze, bo tamta już nakręciła firma pożyczkowa, ale ty i tej daj jeszcze. Ta pożyczka już mi wypłaciła, bo ona mówi, że już mi wypłaciła pieniądze. Potem mówię, że złóż wniosek i tak w kółko. Ale kto? Ale co? Tutaj żebrzą o złotówkę, ale tutaj mówią, że przynajmniej załącz skany zdjęcia. Drugie zdanie. W następnym kroku prosimy o wykonanie bezzwrotnego przelewu identyfikacyjnego na kwotę 1 zł. To ja to rozumiem, że chodzi o ochronę danych osobowych i żeby oszustowi nie udostępniać wzięcia pożyczki na twoje konto. Bo zobacz. Decyzja jest pozytywna, możesz wybrać pożyczkę. W kółko tę samą pożyczkę możesz wybrać. W kółko tę samą 18 zł możesz wpłacać. Już nawet, że otrzymałeś do wypłaty pożyczkę gotówkową. Już otrzymałeś, wiesz, w czasie przeszłym, co jest oczywiście nieprawdą. Taki pozytyw to bajkowość. Żydowska kabała. Władysław Gomułka musi tutaj tyle zapłacić, prawda? Władysław Gomułka tyle musi zapłacić.